Jesteśmy na blokowisku przy ulicy Iwaszkiewicza w Oławie. Wczoraj w godzinach popołudniowych doszło tutaj do morderstwa. 45-latek dostał od 4 do 5 ciosów siekierą w głowę. Jak mówią sąsiedzi, ofiara, Łukasz R., był cichym, spokojnym i uczynnym człowiekiem. Prokuratura zatrzymała jego pasierba, 17-letniego Adama H., który będzie już odpowiadał jak dorosły za zbrodnię, którą według wstępnych ustaleń popełnił.